Siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Shakes and Fidget. Jak możecie od razu zauważyć, mam już 102 level, chciałem ogólnie być setny na odcinku, jednak nie wiedziałem, czy dzisiaj będę, więc to zrobiłem. Jak ja to nagrywam, to jest jeszcze 7, ale prawdopodobnie wam zostanie udostępnione 8. No i tak jest przede wszystkim też zmiany, co właśnie wisiorny toperza mi wyleciał. Trochę już sobie go ulepszyłem u kowala. Ulepszyłem drugi raz swój tasak. No i bang, otworzyły mi się kolejne lochy. No i ten portal przeklęty, którego pewnie nie zrobię do jakiegoś 150 levela. Bo się odradza 10% chyba życia dziennie. Tak, 10%, daję mu zmienić tylko 1%. No. To już chyba miałem zamknięte. I dalej mi nie wyleciał ten klucz do toksycznego drzewa. To są lochy od 70 levela. 6 bodajże. 2, 3, 4, 5, tak 6. No ale mam otwarte 7, 8, tutaj już nawet drugie mam zrobione. I to jest właśnie... żywiołach czy ten? Tego mi zostało połowę życia. Tego spróbujemy. O! To jest ten... jak on się nazywa? Mag! No to maga może jeszcze uda mi się porobić. Ale to już nie teraz, szkoda mi żeby marnować, bo mi ledwo zostało na weekend. Zaatakujemy tego pana. A, dostałem tupę. Dobra. Ja tutaj mam taką czapeczkę, ponieważ poczekam sobie do jutra, żeby włożyć to do WC-tu. To schowaj. Aury już mam 30%, ponieważ to właśnie nie miałem tego wcześniej przedmiotu. Epiki dają tej aury 50. Klejnoty, właśnie klejnot włożyłem, dają 30. Zwykłe przedmioty dają 20. I tam jakieś pierdoły dają po 10, tylko nie pamiętam które. Jak to się całe napełni, daje się spłuczkę. Ale spełnik many nie jest pełny. I wtedy aura nam wzrasta. Po prostu jak tutaj wkładam jakiś przedmiot, na przykład jakbym, nie wiem, akurat tego teraz nie chcę wkładać. Więc może coś tutaj, pieniędzy też nie mam. Jak wkładam to jakiś przedmiot, to wtedy nam oddaje go razem z bonusem, lepszymi bonusami oraz na inną klasę. Czyli na przykład jakbym tego włożył, ma tutaj plus 112, 112, 112, 127, 127, 127. I to jest dla ryca, to może by mi wyleciał na przykład dla maga. Czy tam dla zwiadowcy, z lepszymi bonusami, jeżeli miałbym oczywiście aurę na wyższym poziomie. No ale to pewnie mi teraz zajmie jeszcze dodatkowe 3 dni, bo właśnie wsadziłem ten klejnot. A jest to potrzebne właśnie to dla innych klas, ponieważ kiedy odblokuję, inaczej, kiedy zamknę 9 lochy, czyli to będzie chyba piramida, to odblokuję się z wieża, gdzie właśnie razem ze swoimi wojownikiem, zwiadowcą i magiem, będziemy musieli zrobić 100 pięter wieży. No, więc tam właśnie tak się zdobywa wtedy na niego ekwipunek. Dzisiaj w ogóle kręciłem już kołem, chyba nawet kręciłem dwa razy, tak jest. No, i ogólnie to chyba będzie odcinek w poniedziałek z lochów, ale nie jestem pewien, ponieważ teraz mam delikatny problem, bo kilka osób skończyło grę, kilka osób przyszło nowych, jeszcze nie mogą się zgłosić. No i właśnie na tym weekendzie planujemy teraz podbić trochę z levelem. Ja przez to, że właśnie nie mam odblokowanych lochów szóstych, teraz tracę. Proszę bardzo, Immortal był nade mną 2 czy 3 levele, a teraz jest kuźwa 26. No. Więc to tyle z takich informacji. Zapraszam was do oglądania wojny. Przepraszam lochów. No i widzimy się w następnym odcinku. Cześć.